No jest ta strona, ja tutaj wam dałem swipe upa, no i ogólnie tutaj mamy wypisane nagrody, na przykład MacBook. A ja jeszcze chciałam wam przypomnieć o konkursie, o którym wam mówiłam jakiś czas temu, w którym możecie wygrać nawet MacBooka Pro. Przekieruję was na taką stronę, gdzie po prostu wystarczy, że zaproponujecie swój własny odkurzacz, w sensie kolor po prostu. I tym sposobem możecie wygrać te super nagrody, także... Siemano, dzisiaj pogadamy o Maciosie i jego ostatniej reklamie na Instagramie, którą szczerze się zaciekawiłem. Od razu wam powiem, że na 90% ten produkt, który dzisiaj sobie będziemy omawiać i ta cała stronka nie jest skamem, ale po prostu ten cały ich marketing mnie tak rozśmieszył, że no postanowiłem o tym nagrać odcinek. Tradycyjnie przypominam, żeby sprawdzać to, co reklamują influencerzy, bo niektórzy właśnie lubią sobie zareklamować jakiegoś skama. Ja jestem Siemek i lecimy z filmem. Także dlaczego zabrałem się do tematu? Szczerze to chyba tylko dlatego, że reklamuje go znana osoba. I tutaj takie pytanie do Maciosa. Ty nie dostajesz innych współprac? Są ludzie od ciebie mniejsi, którzy dostają lepsze współprace, jakieś znane firmy po prostu. No serio, dlaczego w takich rzeczy nie bierzecie? Więc dlaczego akurat padło na firmę Red Road, którą dzisiaj sobie będziemy omawiać? To pytanie szczerze można skierować do wielu influencerów. Co wiadomo, reklamowali jakieś dziwne rzeczy. Ale Siemek, o co ci w ogóle chodzi? Macios na Insta powiadomił swoich widzów o pewnym ciekawym konkursie właśnie, który jest na stronie Red Roada. Ostatni mój post, być może widzieliście. Ja już wam wszystko wytłumaczę tutaj, bo w sumie nic nie powiedziałem. Tylko pierwsza, najważniejsza sprawa, że żeby brać udział, nie trzeba nic kupić, nie trzeba nic wpłacać. Jest to zupełnie za darmo dla osób tylko i wyłącznie chętnych. A co trzeba zrobić? Trzeba tylko zaprojektować swój własny odkurzacz i jakby podzielić się tym na social media, żeby miał jakby najwięcej głosów. No jest ta strona, ja tutaj wam dałem swipe upa, no i ogólnie tutaj mamy wypisane nagrody, na przykład MacBook czy tam hulajnoga. No i tutaj niżej macie zasady konkursu, pokoloruj swój własny tutaj odkurzacz, tutaj macie cały regulamin wypisany w punktach po polsku. Red Road to jest firma, która zajmuje się produkcją jakichś odkurzaczy i innych takich, można powiedzieć, urządzeń AGD. Powiedziałbym, że nie jest ona skamem, ponieważ działa w Azji od kilku lat i właśnie teraz się przeniosła do Europy jakoś, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu na EWIPO, czyli Europejskim Urzędzie jakby do Spraw Patentowych. Gdzieś około miesiąc temu może ten wniosek zaakceptowali, albo jest on tam w przetwarzaniu, coś takiego, ale na pewno wiecie, jest. Także ta firma nie jest skamem, ale po prostu mam z tego kurwa taką bekę, z tego w ogóle marketingu, który oni prowadzą i jak to wszystko wygląda. Wynajmują oni osobę, która nie jest w ogóle ani w świecie jakiejkolwiek elektroniki, nawet AGD, cokolwiek, i każą jej zrobić jakby reklamę. Szczerze, na ich miejscu mogli wynająć jakiegoś, nie wiem, ziemniaka, czy tam na przykład X.com. Zrobili tak, nie wiem, z kilkoma innymi takimi stronami, gdzie pojawiły się artykuły o tej firmie. Może odrzucili z powodu kasy, może chodziło o jakość produktu. Szczerze, kij wie. Chodzi mi po prostu o to, że zobaczcie, jak tutaj na profilu Maciosa wygląda ta reklama. To ma taki sens, jakby na przykład Freeze reklamował szczoteczki do zębów. No taki bezsens trochę, wiecie, to się do siebie nie pasuje. Nie to, że Freeze nie myje zębów, tylko chodzi mi o takie porównanie z dupy. Także ta firma robi konkurs, w którym musicie pokolorować odkurzacz i w zależności ile lajków dostaniecie, możecie wygrać daną rzecz. Serio, musicie pokolorować odkurzacz, to jest wszystko, pokolorować odkurzacz, dostać lajki. Szczerze nie wiem, co to jest za pomysł, ale ja gratuluję gościowi z marketingu, bo no, powinien dostać trzykrotną podwyżkę. Ja rozumiem, że firma jest nowa, że tam dopiero zarejestrowali znak towarowy tutaj w Europie. No ale czemu ta strona wygląda, jakby ktoś ją narysował w Paint'cie i była robiona przez 15-letniego programistę, który dopiero się uczy z poradników z YouTube'a? No, w sensie, co to jest? Ich konto na Instagramie to już jest w ogóle beka, bo jest napisane, że jest oficjalne. Niektóre posty są po polsku, a niektóre są po angielsku. I są napisane Comic Sansem. Dlaczego zamiast po prostu wynająć jakąś osobę od marketingu, żeby się tym zajęła, to kurde, wynajmujecie influencera do zareklamowania wam produktu, w ogóle nawet gościa, który się... Znaczy nie mówię, że się nie zna kompletnie na technologii, ale chodzi mi o to, że nie ma takiego kontentu technologicznego. No, nie rozumiem tego szczerze i serio śmiesznie to dla mnie wygląda, dlatego tym nagrywam, bo dla mnie to śmiesznie wygląda. Zresztą też na jednym serwerze Discord padło pytanie, że ta strona jest skamem, dlatego chcę, jakby ktoś się zaciekawił tematem, po prostu wam o tym pokazuję, czy to jest skam, czy to nie jest skam i po prostu jak to wszystko śmiesznie wygląda. Ale wracając, chodzi po prostu o to, że serio ta strona wygląda tak źle, że dla mnie to śmierdziało z kilometra. Ja bym na tej stronie nic nie chciał kupić, tam nawet nie wiem, czy tam nawet nie ma opcji
kupowania czegokolwiek. Także nie wiem, jak oni by te rzeczy mogli z konkursu w ogóle wysłać. Ale pewnie jakoś to już tam sobie rozwiążą. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. Swoją drogą, ten konkurs jest tam napisany, że są rzeczy za 2 miliony dolarów, czy jest, nie wiem, ponad 8 milionów złotych, coś koło 8 milionów złotych. No to ja wam powiem tak, że jak macie tam jednego MacBooka i kilka jakichś innych hulajnóg elektrycznych, to nie jest za 2 miliony na pewno. I nie wiem, czy ktoś coś ćpał, że serio, jakby, skąd oni wyczarowali tą kwotę. Także podsumowując, do firmy ani do Maciosa nic nie mam, tylko po prostu śmieszy mnie, jak to jest taka współpraca, bym powiedział, na słabym poziomie, znaczy tak mi to po prostu wygląda, tak mega dziwnie i się nie dziwię, że ktoś potem myśli, że to jest skam. Też bym szczerze myślał, że to jest skam, jeżeli bym był jakoś tam niedoświadczony. Ale serio, jeżeli tutaj ktokolwiek z Red Roada ogląda, albo nie wiem, Macios nawet to ogląda, jeżeli jest jakaś tam minimalna szansa, no to kurde, serio, taka grafiki lepsze, to już od razu po prostu dla oka to jest przyjemniejsze, bo to co jakby, no Macios, ty wrzuciłeś na tego, to sorry, ale na to się patrzeć nie da. I tutaj akurat mogę coś gadać, bo robiłem grafiki dosyć długo i trochę się znam na tych jakichś tam kompozycjach i tak dalej, jak to powinno wszystko wyglądać, jak najładniej się po prostu da. Dlatego nie rozumiem, dlaczego jest to zrobione w taki sposób, szczególnie te ich posty na fejsie z tym Comic Sansem, no to wygląda serio komicznie. Także co to by było na tyle, nie ma co więcej tego tematu ciągnąć, ja mam tylko o tym jakby powiadomić was, się pośmiać i tyle, taki luźniejszy film dzisiaj. Za parę dni może wleci coś mocniejszego, jeżeli ogarnę jeden temacik, bo badam jedną sprawę, konkretnie jednej TikTokerki. Wardenga też powiedział, że na dniach coś rzuci, ja was oczywiście zapraszam na Instagrama, TikToka i Discorda, linki macie oczywiście wszystkie w opisie. No i co, żegnam się z wami, do zobaczenia, widzimy się już za parę dni. Siemano!